Pomorska Telewizja Narodowa. Za chwilę rozpocznie się sesja Rady Miasta, w której będą mówili na temat Trybunału Konstytucyjnego i jego uchwał, obowiązujących czy nie. Bo teraz poszczególne miasta się opowiadają, miasta, rady miast i prawda, i to będzie taka Polska, jak kiedyś mówili, że Polska, że Europa jest dwóch jakby biegunów, dwóch prędkości, a w tej chwili się zaczyna z Polski robić Polskę dwóch prędkości, Polska samorządowa kontra Polska rządowa, i co z tego będzie, zobaczymy, co dzisiaj Rada Miasta Gdańska podejmie za uchwały. Przed chwilą rozmawialiśmy. Pani i panowie, zawodzenie do porządku 680, czy na 90.
33 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Ten druk będzie w punkcie 3a. Druk następny to jest ogłoszenie z początkowa 4, co są oddziały na tej chwili, związane z Centrumi Wojny Światowej w Gdańsku. To jest, szanowni państwo, jeżeli przegłosujemy, będzie w punkcie 3b, jeżeli będzie przegłosowany. Kto z pani panów jest za odrzeniem, proszę nacisnąć podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 20 rady, przeciwnych 11 głosujących. Druk będzie w punkcie 3a. Tam z tyłu przez komórkę mówi dyrektor. 3b, przepraszam. Rady miasta. To są wszystkie przewodniczącego Rady Miasta. Mamy porządek obrady już po linii. Proszę państwa, to co podał pan prezydent, punkt 665 i 666 zostały dzisiaj skreślone z porządku obrad. I potem taki jest już cały taki porządek. Komunikaty. Proszę państwa, z 21 kwietnia wieku 87 lat niebawem 40 rocznicę podpisania porozumienia o partnerstwie gdańskim Remont zmarł jeden z jego najważniejszych architektów, Astor. Prosi całe swoje życie poświęcić politycznej służbie publicznej. Przez to lata zasiadał w aparacie w Remont. W latach 67-65 sprawował urząd publiczny i prezydenta Senatu Wojewódzkiego Gdańskiego Miasta w Remont. W tym czasie po ponad dwóch latach negocjacji, które zaangażowane były rządy polskie, nie doprowadził do podpisania w dniu 12 kwietnia 76 roku porozumienia współpracy partnerskiej miast Gdańska i Remont. Dzięki niemu 40 lat temu podpisane zostało pierwsze porozumienie współdziałania przedstawicieli obu dotychczas wrogo do siebie nastawionych narodów. Wiele z nich osiągnęło czasu, również dzięki pasku, ja zaangażowałem masę mieszkańców. Do dzięki budowy mieszkańców, czyli również Rady Miasta Gdańska, przyznając Hansowi Koszykowi w dniu 7 września 1994 roku tytuł honorowego obywatela Miasta Gdańska. Budynku nowego na przykład wstawiona księga kondolencyjna dla wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami i wizjami rozmawiać. Pas Koszyk był wielki przyjaciel Gdańska, sygnatariuszem ważnego dla polskiego i polskiego porozumienia 76 roku. Honorowy obywatel naszego miasta. Wielki człowiek. Uczciwy pamięcią. Pamięć o nim chwilą ciszy. Nadanie nazwy każdej ulicy następuje w wyniku analizy 100 wniosków, które
bardzo proszę, to jest komunikat prezydenta miasta Gdańska. W komunikatach pan dyrektor Anna Ciganowicz. Dziękuję bardzo.